My tak właśnie pytaliśmy się, że te nieruchomości tutaj są w bardzo atrakcyjnej cenie. Dlaczego to jest o tyle tańsze niż na przykład u nas w Agbu? Bo słuchajcie, tutaj Didim jest dużo większe, jest bardzo dużo ziemi i przez to jest ogromna konkurencja tych domów. W ogóle tutaj, jeśli chodzi o detale tego domu, to spójrzcie, jak to wszystko jest podświetlane właśnie na zewnątrz. Tutaj na zewnątrz właśnie sobie siedzieć w basenie, postawić tutaj jakiś taki komplet wypoczynkowy. Naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną willę w Didim. Słuchajcie, mamy wysyp willi i jest naprawdę bardzo dużo nowych inwestycji, nieruchomości. One właśnie ukończyły się teraz na sezon, dlatego że nadchodzi sezon, słuchajcie, nieruchomościowy. Dlatego że bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj na wakacje i właśnie podczas tych wakacji postanawia zakupić jakąś nieruchomość. Nie inaczej było w moim przypadku, dlatego że ja też przyjechałam do Turcji na wakacje i przy okazji kupiłam sobie mieszkanie, które wcześniej, wiecie, wypatrzyłam, też szukałam mieszkań. Teraz ludzie szukają, słuchajcie, mieszkań, domów. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam tą willę, która znajduje się za mną. Znajduje się ona, słuchajcie, w Didim. Ja bardzo dużo domów tutaj będę pokazywać, dlatego że to jest takie osiedle willowe, osiedle inwestycji. Mamy tutaj bardzo dużo właśnie nowych domów, nowych willi. Są różne, z basenem, bez basenu. Ta za mną jest za 6,85 miliona liry, to jest, słuchajcie, tyle złotówek, naprawdę rewelacyjna cena. Słuchajcie, domy tutaj od inwestora, od dewelopera są gotowe do wprowadzenia, wykończone. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Macie zrobione ogrodzenie, macie nawet zieleń. Ja wiem, że wszyscy narzekają na zieleń, ale słuchajcie, tutaj Turcja Egejska nie proponuje więcej zieleni, dlatego że bardzo ciężko jest to, słuchajcie, utrzymać. Zaproszę Was do środka. Dowiedziałam się, że jest tutaj 4 plus 1, czyli 4 pokoje i jeden salon. Mamy też jakiś minus jeden. Zobaczymy, co na tym się znajduje. Tutaj bardzo rzadko w Turcji jest jakaś piwnica. Zazwyczaj ten minus jeden, no nie wiem, raz widziałam coś na minus jeden. Zobaczymy, co oni tutaj mają w środku. Pokazuję Wam tak pod kątem, żebyście widzieli tą bryłę. Bardzo fajna, nowoczesna bryła. Przekroczyłam już ogrodzenie i słuchajcie, widzę, że mamy tutaj standardowo pewnie na dole wielki salon i mamy tutaj basen. Bardzo fajny, duży basen. Bardzo mi się podoba, że właśnie z dwóch stron jest dostęp do basenu, dlatego że tutaj mamy drugą część właśnie tarasu. Fajnie, duży basen. Słuchajcie, no nic, zaproszę Was do środka, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Domek prezentuje się tak, widzicie, nowoczesna bryła, ładnie wszystko wykończone. Tutaj jest wszystko wyłożone płytkami, ale powiem Wam, że w tym klimacie i przy tym, a jak tu jest gorąco, no to to jest najlepiej tak właśnie wszystko zabetonować. Słuchajcie, weszłam od razu tutaj do salonu. Przepiękny, duży salon i w ogóle podoba mi się kuchnia, ale za chwilę kuchnia. Słuchajcie, salon prezentuje się tak standardowo właśnie w wykończeniu ścian, sufitu. Są te podwieszone sufity, LEDy. Mamy tutaj oczywiście zrobione podłogi. Tutaj jest wyjście na tą jedną część tarasu. I widzimy kawałek basenu. I tutaj i z tego salonu mamy właśnie dwa wyjścia na taras i do basenu. I tutaj mamy z tej strony właśnie tarasik i też mamy basen pod kątem. Słuchajcie, bardzo fajna kuchnia, dlatego że tutaj zazwyczaj są takie aneksy kuchenne, a tu mamy jeszcze taką wyspę. Widzicie, to naprawdę bardzo fajnie wygląda, takie przedłużenie kuchni. W ogóle ta wyspa to i nam by się taka przydała, też o niej myślimy. Fajny, bardzo duży salon. Tutaj oczywiście w standardzie na dole mamy jeszcze łazienkę. To Wam tak na szybko pokażę, ale to chyba nic nas takiego nie zaskoczy. No nie, nic mnie nie zaskoczyło. Normalnie mamy umywaleczkę.
Mamy tutaj właśnie kibelek, więc tak standardowo. Słuchajcie, fajnie, zaproszę Was na górę, chociaż właśnie tak jak mój mąż mówił, tutaj jest również dół. -1. Zobaczymy, co tam jest na poziomie również -1. Mąż poszedł na dół, to ja też może pójdę za nim na dół, dlatego że boję się, co tam jest. Wow. Tutaj oczywiście schody są podświetlane na niebieską, bardzo fajnie. Schodzę na dół, zobaczyć, co to takiego jest. Słuchajcie, to nie jest piwnica, pomimo tego, że jesteśmy na -1, to nie jest piwnica. Słuchajcie, to są pokoje, bardzo fajnie tutaj pomalowali w ogóle na niebiesko, taka sypialnia, piękny żyrandol, podwieszane sufity, bardzo ciekawie to wygląda. Słuchajcie, mamy takie okna, taka zabudowa i to się nazywa w Turcji jakoś chyba kat -1 czy coś takiego, czy kat 1. Bardzo często znajdują się właśnie w budynkach mieszkalnych takie mieszkania, które są jakby tak, wiecie, taką piwnicą. W ogóle bardzo wysoko tu jest, Jezu, jak to jest wysokie są te, patrzcie, jakie tu są wysokie sufity. I tutaj też mamy od razu jakąś tak sypialnię, wchodzi się, jest ogromna sypialnia i takie podwieszane sufity. I tu też mamy, o, powiem Wam, że to naprawdę mnie zdziwiło, w ogóle jest straszne echo, no ale tu jest pusto. Ale mamy tutaj na dole 3 takie ogromne sypialnie. I mamy tutaj do tego 2 łazienki, słuchajcie, pierwsza łazieneczka, bardzo fajna, duża. Mamy tutaj prysznic, mamy tutaj właśnie wszystko wyposażone. Umywaleczka, mebelki, bardzo fajna, duża, naprawdę ogromna jest ta łazienka. Wszystko wykończone, oświetlenie tutaj na suficie. Powiem Wam, jak tu jest fajnie chłodno, dzisiaj jest strasznie gorąco. To mogę zaświecić, zaświeciłam. Tutaj jest, słuchajcie, schowek na farbę, czyli jest tylko jedna łazienka, ale bardzo fajnie, ja bym sobie tu zrobiła, słuchajcie, półeczki i jako taka właśnie spiżarka na dole, mega. Właśnie takich miejsc w Turcji, szczerze mówiąc, brakuje. Ej, to jestem bardzo zaskoczona, dlatego że tu na tym poziomie 1, widzicie, ja tak ze schodów weszłam od razu do tej sypialni, czyli mamy tutaj ten poziom -1 i mamy tutaj 3 sypialnie. Wow. Okej, tutaj wychodzę właśnie już na ten salon, czyli tu, gdzie byliśmy. I teraz idę na pierwsze piętro. To jestem ciekawa, ile tutaj jest pięter. Okej, czyli to jest jedno piętro. Czyli, słuchajcie, na pierwszym piętrze wyszłam tutaj klatką schodową. Mamy tutaj drabinkę na górę, na dach. Ale tam już chyba nic nie ma. Wchodzę do pierwszego pokoju i to jest też sypialnia. Tutaj właśnie ten domek wyposażyli w takie kolory niebieskie. Powiem Wam, nie widziałam tutaj niebieskiego nic w Turcji. Fajnie to wygląda, tak mnie przez chwilę zastanowiło. Słuchajcie, taki jest widok tutaj na to, co mamy. Na razie fajnie, bo pola, Jezus, spokój, pola, piękny widok. Bardzo ładne pokoje i bardzo wysokie sufity. Ja kiedyś też byłam w jakimś domu, co mnie tak dziwiło, że były takie ogromnie wysokie sufity. Słuchajcie, kolejna sypialnia, też niebiesko. Ładnie to wygląda w sumie, taki niebieski, nie wiem. Podobał mi się niebieski, dawno nie widziałam niebieskich ścian. Chyba już nie ma takiej mody. Słuchajcie, tutaj mamy duże okno, pole. Tutaj mamy duże okno, pole i tutaj mamy wyjście na tarasik. No i zobaczymy, na tarasie, kurde, ale przegadałam tarasik, na taki balkonik, patrzcie. Słuchajcie, słyszę tutaj kury, właśnie panowie na dole nagrywają. Słuchajcie, to nie jest tarasik, to jest taki bardzo mały balkonik, ale fajny, bo nawet wiecie, tam zawiesić ręczniki czy coś. I mamy tutaj kolejną łazienkę. W tej łazience nie byłam. Czasem jest, słuchajcie, tak dużo łazienek, że ja nie wiem, czy byłam, czy nie. Tu nie byłam, bo nie widziałam czarnego zlewu. Słuchajcie, czy takie czarne zlewy, czy to ma sens? Mi się wydaje, że na tym widać straszny brud. Ogólnie jest teraz już brudno.
ale nie wiem, nie jestem przekonana do czerwonego, ale fajna łazieneczka, duży prysznic, bardzo ładnie wszystko wykończone. Tak pokażę Wam jeszcze z tej perspektywy, jest okienko, jest tutaj właśnie zlew, bardzo ok. I wchodzimy tutaj na drugi balkonik, no to te balkoniki są, ten jest większy oczywiście, bo jest coś takiego. Tak to wygląda, jest większy ten balkon, tutaj widzicie, macie pole, no i takie domy, fajnie, nie jest wysoka tutaj zabudowa, nie ma takich właśnie jakichś tam dużych blokowisk, tylko domki. Powiem Wam, fajnie, tutaj na górze są dwie sypialnie, na dole są trzy, czyli mamy aż 5 sypialni. Powiem Wam, że naprawdę mega jestem zaskoczona, dlatego że no, jest tego dużo. Jeśli chodzi o to minus jeden, to powiem Wam, że to może znajduje się w takiej półpiwniczce, ale tutaj taka zabudowa ma sens, dlatego że przy tym gorącu, które tutaj jest, to się naprawdę takie pomieszczenie chłodne, powiem Wam, przydaje. Bardzo fajnie to zrobili. Jeśli chodzi właśnie jeszcze raz o ten salon, to naprawdę duży, fajnie, podoba mi się, że to jest właśnie wyjście prosto na basen, prosto na taras, przepiękna kuchnia. Tutaj jeśli chodzi o detale tego domu, to spójrzcie, jak to wszystko jest podświetlane właśnie na zewnątrz, tutaj na zewnątrz właśnie sobie siedzieć w basenie, ale postawić tutaj jakiś taki komplet wypoczynkowy, naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. I powiem Wam, że jesteśmy blisko morza, a tak w linii prostej, wiecie, nie musicie tak jak ja wspinać się właśnie na żadną górę, na żadną wzgórze, tylko macie tutaj właśnie dostęp do morza, bardzo fajnie. Słuchajcie, to jeszcze Wam nie powiedziałam, ile ta willa kosztuje. Nie, powiedziałam Wam na samym początku, okej, 6,85, no to za tą cenę to jest naprawdę rewelacja. Ja będę tak właśnie mówić o tych nieruchomościach w Didim, że to jest, słuchajcie, rewelacyjne. I my tak właśnie pytaliśmy się, że te nieruchomości tutaj są bardzo atrakcyjnej cenie. Dlaczego to jest o tyle tańsze niż na przykład u nas w Akbuk? Bo słuchajcie, tutaj Didim jest dużo większe, jest bardzo dużo ziemi i przez to jest ogromna konkurencja, tych domów jest też więcej, przez to buduje się więcej, jest więcej właśnie możliwości, żeby taki dom tutaj kupić sobie i wiecie, im większa konkurencja, im większa podaż mieszkań, nieruchomości, tym to wszystko jest tańsze. Dlatego Didim ma bardzo rewelacyjne ceny, jeśli właśnie chodzi o te nowe nieruchomości, bo po prostu jest tu ogromna konkurencja i wiecie, ludzie budują coraz lepsze, coraz tańsze. Jeszcze wyszłam do kuchni, dlatego że chciałabym się przyjrzeć tej wyspie, jak to jest zrobione. Wiecie, ja mam 40 metrów kwadratowych, to trochę nie ma miejsca i możliwości na taką wyspę, ale bardzo mi się to podoba, dlatego że właśnie to jest, wiecie, i jako stół, i jako właśnie miejsce do pracy w kuchni, a będzie też chyba z tej strony zrobili szafeczki, nie? No właśnie fajnie, powiem Wam, bardzo funkcjonalna kuchnia, że jest ta wyspa taka dołączona, bo to od razu jest więcej miejsca. Słuchajcie, bardzo właśnie ładnie jest to wykończone w Turcji, że oni wszędzie mają podwieszane sufity. Jest to wszystko, tutaj mamy właśnie LED też w kuchni. Wszystko mamy na czarno i ja tak właśnie powiedziałam o tych czarnych zlewach, no bo w kuchni, ale właśnie czarny zlew, czy Wam się to podoba, czy to jest właśnie takie praktyczne? No bo nie wiem, właśnie kiedyś chyba coś czytałam, że czarne zlewy to, że są strasznie duże zacieki i czasami się nie opłaca takiego zlewu mieć.